Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Izrael, atakując strefę gazy, dopuszcza się coraz większych i coraz bardziej oczywistych zbrodni. Nawet portal Radio Z, który należy przecież do korporacji Agora, to ci od gazety wyborczej, informując nas o ataku Izraela na obóz dla uchodźców, w tytule używa słowa masakra. Które nie pozostawia wątpliwości, dalej informuje zaś nas o setkach zabitych i rannych. Zabita została także Polka, 26-latka pracownica Caritasu, która, jak rozumiem, niosła tam pomoc. I żeby przeżyć postanowiła schronić się razem z mężem i maleńkim dzieckiem w kościele bo myślała że Izraelczycy przynajmniej kościoła nie zbombardują lub nie ostrzelają rakietami myliła się nie żyje ona nie żyje jej mąż nie żyje jej maleńkie dziecko tymczasem pan Barto Szewski w Polsacie mniej więcej w tym samym czasie mówi to Panie profesorze, ONZ wzywa Izrael do humanitarnego rozejmu. Nie zgadza się na to premier Nataniahu i kontynuuje operację lądową w Strefie Gazy. Czy jest jakaś nadzieja na zakończenie tej wojny? Nie, nie szybko, dlatego że to nie jest... Tutaj my mamy pomylenie pojęć, dlatego że mówi się o tym, że powinno być zawieszenie broni że powinno być powstać w, w, ewentualnie dwa państwa na Bliskim Wschodzie, tak jak to uznało ONZ w 1947 roku. Roku, tylko że już w 1948 roku państwa arabskie najechały na Izrael i nie było mowy o żadnym, żadnych dwóch państwach. A jeśli chodzi o Hamas, który kontroluje strefę gazy po wycofaniu się wojsk izraelskich w 2005 roku, od, 20, od 2006 kontroluje, to Hamas mówi otwarcie, od Jordanu do Morza Śródziemnego nie ma być żadnych Żydów nie ma mieć dwóch państw, tylko ma być jedno państwo i to ma być państwo arabskie, a nie, nie ma być na tym terenie żadnych Żydów trudno z takimi ludźmi negocjować no bo jeżeli Hamas chce wyrżnąć zabić, zamordować wszystkich Żydów, to ja nie widzę tutaj opcji po tym, po tym 7 października, kiedy Hamas zrobił rzeczy właśnie mordercze żeby były jakiekolwiek szanse z nimi negocjacji, a co więcej poparcie Hamasu w strefie gazy jest tak wysokie, że ja nie bardzo widzę, jak tutaj rozróżniać wojownika czy terrorystę z Hamasu i cywilów, którzy ten Hamas popierają. A sądzi pan, że Hamas się przestraszy tych izraelskich czołgów i wypuści 200 zakładników? Obawiam się, że to nie nastąpi. No właśnie. Mamy też bilans ofiar i ten bilans ofiar jest taki. Po stronie izraelskiej zginęło 1400 osób a po stronie palestyńskiej 8 tysięcy i 8 tysięcy rannych po stronie izraelskiej, ale to, ale to oczywiście to nie, tutaj nie ma symetryzmu dlatego, że jeżeli um, Hamas napadł na Izrael, wymordował 1400 cywilów, cywilów. I w brutalny sposób ja oglądałem te, te, te filmy, oglądałem te zdjęcia robili straszne rzeczy um, a potem się chowają w, w, w miejscach mocno zaludnionych ludnością cywilną i mówią, no teraz atakujecie nas, to przy okazji zabijacie cywilów? Tak, przy okazji zabijacie cywilów. Ale problem polega na tym, że większość ludzi w katastrofie gazy popiera Hamas i jego morderczą politykę. No dobrze, ale czy druga strona też stosuje takie środki adekwatne do sytuacji? Czy nie jest brutalna? Cytat z palestyńczyka w gazie. Potrzebujemy lekarzy, lekarstw, chcemy pochować nasze dzieci. Nie mamy nawet czym przewieźć zmarłych. Zabici leżą na ulicach. Jakby się poczuli nasi rodacy, gdyby nasi sąsiedzi ze wschodu na przykład powiedzieli zamordujemy Was wszystkich, nie macie prawa tutaj istnieć. Mieliśmy, e, mieliśmy tutaj wojnę i okupację niemiecką i, i Niemcy najpierw powiedzieli wymordujemy wszystkich Żydów i prawie im się to udało. 90% Żydów polskich zostało wymordowanych przez Niemców, a potem mówili, a potem zamordujemy większą część Słowian, w tym Polaków. I co myśmy robili? Walczyliśmy bez żadnych skrupułów. A co robili alianci zachodni? Bombardowali miasta cywilne w Niemczech, dlatego że nie było żadnej tolerancji do tej, tego typu polityki. Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne napisał na Twitterze. Wielka Brytania walczy z dżihadystycznymi zwolennikami. Czy Polska też będzie? Nigdy więcej jest teraz. To jest taki apel pana ambasadora. Jak na ten apel powinien odpowiedzieć polski rząd? Ja odpowiedziałem, kiedy, kiedy mieliśmy uroczystości związane z z omówieniem o tych 224 w tej chwili, porwanych Izraelczyków, w stylu, których przetrzymuje Hamas w strefie gazy. Ja mówiłem, że w czasie wojny jak przyszli Niemcy, zrobili getto w Warszawie. Najpierw dali wymrzeć z głodu, chłodu i chorób 100 tysięcy Żydów warszawskich. Potem zabrali 300 tysięcy Żydów warszawskich do Treblinki, gdzie ich zamordowali w komorach gazowych. Potem było powstanie w getcie warszawskim, który w czasie i później zamordowano kolejne 60 tysięcy, a cały świat mówił, nie zajmujmy się problemem żydowskim. Zróbmy to po wojnie. Otóż nie, zajmujmy się problemem izraelskim, zanim zostaną Czyli oni wybordowani. Pana zdaniem, ostatnie pytanie, panie profesorze, Polska powinna jednoznacznie stanąć po stronie Izraela? Żyliśmy z Żydami przez prawie tysiąc lat na naszym terytorium. To są nasi bracia. Jak mówił Jan Paweł II, starsi bracia w wierze. Tak, my mamy związki kulturowe, historyczne i również jesteśmy po stronie praw ludzkich i demokracji. Nie jesteśmy za tym, żeby, żeby Żydów mordować każdego jednego tylko dlatego, że są, że są Żydami. To jest niedopuszczalne, a my mamy obowiązek, bo na naszym terenie zginęło dwa, prawie 3 miliony Żydów. Nie myśmy ich mordowali, ale na naszym terenie i mamy, musimy się solidarnie z państwem Izrael identyfikować. Bardzo dziękuję panie profesorze. Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u, Trzecia Droga, był gościem wydarzeń. Drodzy Państwo, pozwólcie, że nie będę się odnosił do wszystkich słów pana Władysława Teofila Bartoszewskiego, który jest posłem PSL-u, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, to wiecie, to tego od Władysława Kusieniaka kamysza i tak dalej, gdyż gdybym miał do każdej haniebnej wypowiedzi z tych kilku minut pana Bartoszewskiego się odnieść, to by mi Zabrakło życia. Wydaje mi się, że jeśli PESEL ma odrobinę honoru, to poprosi pana Bartoszewskiego o zrzeczenie się mandatu posła, a pan Bartoszewski skorzysta z tego, że posiada co najmniej jeszcze drugie obywatelstwo brytyjskie i na przykład wyjedzie sobie do Wielkiej Brytanii. Tam na pewno Wydaje mi się, że gdyby mówił takie rzeczy w brytyjskiej telewizji, to wydaje mi się, że no spotkałby się z, z odpowiednią ripostą. No tak mi się wydaje, że społeczeństwo brytyjskie nie pozwoliłoby sobie aż tak bardzo, bardzo mocno pluć w buzie, Bo to, co się dzieje, to jest coś niesamowitego. Pozwólcie, drodzy Państwo, że. Odniosę się tylko do dwóch kwestii, które wydają mi się szczególnie niemoralne i szczególnie haniebne. Pierwsze to rozumowanie na zasadzie, że jeśli kogoś kiedyś, gdzieś spotkała krzywda, to znaczy, że teraz ktoś inny w innym miejscu może krzywdzić kogoś innego. Drodzy Państwo, chyba nikt normalny nie kwestionuje Holokaustu. Obozy koncentracyjne oczywiście były. Oczywiście zostało w nich zamordowanych wielu ludzi. Około 6,5 miliona ludzi wymordowanych w obozach koncentracyjnych miało, narodowość, miało obywatelstwo polskie, z czego około połowa miało. Narodowość żydowską, a około połowa narodowość polską. Na przykład, przodkowie mojej żony byli mordowani w obozach koncentracyjnych, a babcia mojej żony została przeniesiona do obozu pracy niewolniczej. I nie, roz nie rozumiem tego rozumowania, że co, to teraz skoro. Przodkowie mojej żony zostali zamordowani przez Niemców w obozie koncentracyjnym, to teraz żona może mnie bić, albo może mnie zrobić krzywdę, albo nie wiem, może pojechać sobie do Afryki i kogoś tam skrzywdzić? No nie, drodzy Państwo, to jest myślenie, które moim zdaniem nie przystoi osobie, która ma nawet jakieś 3-4 klasy podstawówki. Tymczasem jak. Czytamy na Wikipedii pan Władysław Teofil Bartoszewski, syn Władysława Bartoszewskiego, to ten, co zdaje się, że dostał L4 z obozu koncentracyjnego, co podobno wcale nie było takie rzadkie, ale jednak chyba przyznacie państwo, że niesamowitego farta facet miał. No, przodków mojej żony nie zwolniono. I żeby nie było wątpliwości, przodkowie mojej żony mieli narodowość polską. Co jasno. Dowodzi, że lu, również ludzie o narodowości polskiej ginęli w obozach koncentracyjnych i to wcale nierzadko. Drodzy Państwo, Władysław Tofil Bartoszewski, polski menadżer, nauczyciel akademicki, historyk, polityk, posiadający również obywatelstwo brytyjskie, doktor w dziedzinie antropologii kulturowej, poseł na Sejm 9 i kadencji, syn Władysława Bartoszewskiego. No to, drodzy Państwo, pan Bartoszewski. No kurde ma doktorat. W związku z tym chyba powinien rozumieć, że tylko dlatego, że kogoś gdzieś spotkała krzywda z jakiegoś powodu, to nie znaczy, że ktoś inny gdzie indziej może krzywdzić kogoś innego. No bo, drodzy Państwo, dlaczego Palestyńczycy mają znosić cierpienia z rąk jednych ludzi? Tylko dlatego, że zupełnie inni ludzie byli krzywdzeni przez Niemców. I żeby nie było wątpliwości, jeszcze raz to podkreślę, to straszne, że ci ludzie byli krzywdzeni przez Niemców. Straszne. Ja jestem po prostu pełen trwogi, że do czegoś takiego mogło dojść. To było straszne, nieludzkie, okropne. No, drodzy Państwo, Moja rodzina, nie tylko rodzina mojej żony, moja rodzina również wycierpiała z rąk Niemców w czasie II Światowej. To było straszne. Gdybym mógł się cofnąć w czasie, chciałbym, żeby tego nie było. Ale, drodzy państwo, zło nie usprawiedliwia zła. Druga rzecz, która mnie bardzo mocno dziwi i nie rozumiem tej logiki, to rozumowanie, że Polacy... Muszą wspierać, muszą coś robić, są do czegoś zobowiązani, bo na naszym terenie dokonano Holokaustu. No, drodzy Państwo, to jest to rozumowanie, które moim zdaniem bardzo mocno krzywdzi zasady logiki. Wiecie, co z tego, że na naszym terenie, przepraszam, cofam to nie był wtedy nasz teren. W momencie, w którym Niemcy dokonywali tych zbrodni, Polska była pod okupacją. Prawda? Jak można mieć pretensje do właściciela jakiegoś terenu o to, co się stało na jego terenie, jeśli on nie zawinił, nie chciał, a teren został mu zabrany? W myśl rozumowania pana Bartoszewskiego, jeśli Ktoś się włamie do mojego mieszkania. Wyrzuci mnie z mojego mieszkania i przejmie władztwo nad moim mieszkaniem. Ja nie będę tam miał kompletnie nic do powiedzenia. I następnie ten ktoś zaciągnie do mojego mieszkania, z którego mnie wyrzucił, bo mi ukradł jakąś osobę. I on tam skrzywdzi, to to jest moja wina. To jest chyba głęboko dziwne rozumowanie. Przypomnę, to jest poseł na Sejm, w związku z tym ten pan będzie teraz tworzył prawo. On będzie posłem koalicyjnym, z dużą dozą prawdopodobieństwa zostanie jakimś wiceministrem. Ja mam nadzieję, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz przeprosi za pana Bartoszewskiego i poprosi go, żeby ten zrzekł się mandatu. Bo powinien. Bo to, co zostało powiedziane, nie powinno być tolerowane. Jeszcze raz podkreślę. Jest mi strasznie przykro, że doszło do Holokaustu. I nie tylko dlatego, że ucierpieli tam ludzie, którzy są przodkami mojej żony. Nie tylko dlatego, że również moja rodzina wiele wycierpiała z rąk Niemców, tego co robili, mordowali, krzywdzili. Jest mi strasznie przykro z powodu Każdej osoby, która straciła życie w czasie II światowej. Ja akurat jestem Polakiem, ale przypomnę, że mój naród polski został przez Niemców skazany na bycie okulawionym. Tak jak Żydów Niemcy chcieli eksterminować, tak nas Polaków, chcieli wymordować w 80%, pozostawić 20% najmniej inteligentnych, żebyśmy byli służącymi. Więc, ale moje ubolewanie nad tym złem, które miało miejsce w czasie II Światowej, nie wynika wyłącznie z bólu osobistego, które doznali moi przodkowie, czy, mo, czy ludzie z mojego narodu. Bardzo współczuję również narodowi żydowskiemu. Zwłaszcza, że nie trzeba być historykiem. Ja akurat jestem po prawie, drugie studia po zarządzaniu, historii nie kończyłem, ale nawet ja wiem, że ludzie narodowości żydowskiej byli w drugiej RP fantastycznymi Polakami. Do dziś w wielu polskich domach zostały menory z orłem. To byli ludzie, którzy wyznawali judaizm i jednocześnie czuli się Polakami. Służyli w wojsku polskim, byli bardzo dobrze zintegrowani. Oczywiście nie wszyscy, ale niektórzy część. Zawsze na wiele milionów ludzi znajdzie się ktoś, kto się zachowuje nieładnie. Należy się skupiać na tych, którzy się zachowywali ładnie. I to, co w tej chwili mówi skrajna prawica, to też nie jest prawda. Drodzy Państwo, byliśmy wszyscy razem w jednym kraju, spotkała nas wielka krzywda ze strony Niemców, Brytyjczyków, którzy nas krzywdzili, Brytyjczyków i Francuzów, którzy Niemcom nie przeszkodzili nas krzywdzić. To tak a propos tego, nie wiem jak potomek ocalałego z Holokaustu może... Może mieć obywatelstwo brytyjskie, gdzie Brytyjczycy z Amerykanami przecież mogli to powstrzymać. Pan Bartoszewicz, e, przepraszam, Bartoszewski, no dobrze mówi w tej swojej wypowiedzi, że świat chciał pomóc Żydom po wojnie, po wojnie się chciał zająć tą sprawą. No to gdyby nie my, Polacy, gdybyśmy nie pomagali, to nie wiadomo, czy pan Bartoszewski by się w ogóle urodził. Ja bym nie chciał mieć obywatelstwo kraju, który mógł pomóc, a nie pomógł. Mówię tutaj oczywiście o obywatelstwie brytyjskim, bo my Polacy przecież pomagaliśmy. I bardzo mi się nie podoba takie rozumowanie. To jest takie. No, dokładnie, no. rozumowanie na zasadzie: ktoś mi się włamie do domu, mnie wyrzuci, popełni jakąś zbrodnię w moim domu, na którym ja już nie mam władztwa, bo zostałem wyrzucony. I to jest moja wina. My Polacy różnych wyznań, różnych narodowości, także życi. Dzielnie stawialiśmy opór w 39, gdyby Francuzi, gdyby Niemcy nam naprawdę pomogli. Z całą swoją mocą, gdyby Francuzi wjechali w plecy Adolfa i zrobili Niemcom drugi front, prawdopodobnie Druga Światowa by się skończyła zanim by się zaczęła. I byśmy na razie mówili tylko o jednej wielkiej wojnie, bo drugiej światowej by nie było. I teraz mieć do nas pretensje, że na naszych ziemiach Niemcy robili straszne rzeczy. Robili. I to jest straszne, że robili. Ale to Niemcy. I ważne, kto robił. A nie gdzie. My, Polacy, robiliśmy, co mogliśmy, żeby pomagać. Niemcy i Francuzi mogli zrobić dużo więcej, nie zrobili. A pan Bartoszewicz ma co najmniej jeszcze brytyjskie obywatelstwo. Ja tego nie rozumiem. To jest coś, co mi się w głowie nie mieści. To jest złe. I teraz, drodzy państwo, skoro już pan Bartoszewicz przypomniał, niestety. O tym, co wyczynia Izrael, do czego, jak rozumiem, według pana Bartoszewicza, przepraszam, Bartoszewskiego, przepraszam pana Bartoszewicza za przekręcenie nazwiska, też bym nie chciał być kojarzony. Według pana Bartoszewskiego Izrael, rozumiem, ma prawo, jest usprawiedliwiony? No, moim zdaniem nie. I ja oczywiście potępiam atak Hamasu. a tak Hamasu to było czyste zło. Ja to mówiłem w 10 czy 20 vlogach. To jest czyste zło. Jak nie wolno robić. To, co zrobił Hamas, jest zło. Gdyby Izrael chciał wytłuc Hamas, to ja bym klaskał. Tylko dlaczego nikt nie chce wytłuc Hamasu? Tak nie. naprawdę. Drodzy Państwo, żeby zniszczyć jakąś organizację, trzeba zniszczyć jej kierownictwo, prawda? I odciąć od środków finansowych. Bo jeśli się głowy nie utnie, to nawet jak zostaną te niższe frakcje zniszczone, to organizacja się odbuduje. Żeby zniszczyć Hamas, trzeba więc zniszczyć ścisłe kierownictwo Hamasu. Jego nie ma w Strefie Gazy. Wiecie, gdzie siedzi ścisłe kierownictwo Hamasu? W Katarze. I się w ogóle nie kryje. Siedzą w hotelu, bardzo luksusowym, wszyscy wiedzą, gdzie on jest. Oni nawet filmiki kręcili. I tam się modlili do telewizora, jak ich podwładni dokonywali obrzydliwych zbrodni na narodzie żydowskim, obrzydliwych zbrodni na Izraelczykach, obrzydliwych. Potępiam zło, czyste zło, tak nie można. Mordowali cywilów, zło. I dlaczego tych ludzi, którzy się cieszyli, że ich podwładni mordowali cywilów, nie spotka za to żadna kara? Wiecie, to jest w Katarze. W Katarze jest armia Stanów Zjednoczonych, mają tam bazę. Kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów od tego hotelu wystarczy zrobić rajd komandosów, hapsnąć te przywództwo Hamasu i odtransportować do Izraela pod sąd. Gdzie po uczciwym i sprawiedliwym procesie prawdopodobnie dostaliby uczciwą i sprawiedliwą karę stanięcia przed obliczem Allaha. Natychmiastowo. I wtedy byłby szansa skutecznego rozprawienia się z Hamasem. Tak by było. Dalej, niedaleko około tego hotelu jest centrum zbierania środków na te okropne rzeczy, które Hamas robi. Więc przy okazji ci komandosi wracając mogliby pozbawić Hamas Dopływu gotówki. Nie ma kierownictwa, nie ma gotówki. Szlak trafia Hamas. I to ja bym popierał. A nie strzelanie do kościołów, nie strzelanie do obozów dla uchodźców. I takie gadanie, że Palestyńczycy popierają Hamas, w związku z tym to, co robi Izrael, jest usprawiedliwione? No, drodzy Państwo, PSL. Poparło ileś tam ludzi. Sądzę, że dobrze ponad milion. To przepraszam, teraz nie wiem, ci ludzie oburzeni na to, co robi Izrael, mogą zatomnić pretensje do ludzi, którzy głosowali na PSL? No kurde chyba nie. Na PIS głosowało tyle ludzi, że oni przez 8 lat demokratycznie w Polsce rządzili. Czy to znaczy, że można. Krzywdzić nas Polaków za okropne rzeczy, które robił PiS i żeby nie było wątpliwości. PiS chyba nie wspierał żadnych organizacji terrorystycznych. Przynajmniej nic o tym nie wiem. No nic na to nie wskazuje. Broń Boże, nie porównuje PiSu do Hamasu. Tylko pokazuje, że tylko dlatego, że jakaś organizacja ma poparcie wśród ludności cywilnej, to nie znaczy, że można cywilów krzywdzić. Za tym co? Te kilkuletnie dzieci, zabijane przez Izraelczyków, też popierały Hamas? Poza tym to jest bardzo przewrotne i bardzo daleko idzie. I wiecie, tutaj pan Bartoszewicz, Bartoszewicz czy Bartoszewski? Bartoszewski, przepraszam. Bardzo myśli podobnie do radykalnych muzułmanów. Bo pan Bartoszewicz, Bartoszewicz czy Bartoszewski? Bartoszewski. Usprawiedliwia krzywdzenie Palestyńczyków, bo oni popierają Hamas. Bardzo podobnie sądzę, że myślą muzułmanie, którzy dopuszczają się w Niemczech zbrodni przeciwko Żydom, bo uważają, że oni popierają Netanyahu. To jest złe myślenie. Tak nie wolno, drodzy Państwo. Jeśli jeden człowiek zrobił zło, to tego człowieka trzeba potępić, złapać, osądzić i wymierzyć sprawiedliwość. A nie mścić się na kim popadnie. Tak nie wolno. To jest. To jest po prostu nie złe. No, tak po prostu nie wolno. No. Przepraszam, ale. Nawet. No, nie wiem jak to określić dalej. Przeczytajmy sobie, co tam ten Izrael wyczynia. Przeczytajmy ten artykuł w Radio Z najpierw. Radio Z: Izrael zaatakował obóz dla uchodźców. Masakra. Setki zabitych i rannych. Izrael potwierdził, że we wtorek armia zaatakowała obóz dla uchodźców w mieście Dżabalia w północnej części strefy gazy. Według wojskowych. Celem był jeden z przywódców Hamasu. Miejscowe władze kontrolowane przez Hamas informują o setkach zabitych i rannych, podał por portal sieci CNN. Czyli jak widzicie, Izrael już tam nie zaprzecza, już tam nie twierdzi, że to jakaś zabłąkana rakieta, coś tam jak w przypadku tego szpitala. Tylko wprost przyznał się, pierdzielny w obóz dla uchodźców. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby. Na przykład, Putin zaatakował obóz dla uchodźców, to chyba słusznie zostałby nazwany zbrodniarzem, który dopuścił się zbrodni wojennej i pół świata krzyczałoby, że trzeba Putina złapać i postawić przed sądem. No, chyba tak by było. Izrael kontynuuje inwazję lądową na strefę gazy w odpowiedzi na atak Hamasu na południe kraju z 7 października. Zobaczy, to już prawie miesiąc. We wtorek. Po południu doszło do ataku na obóz dla uchodźców w mieście Jabalia w północnej części palestyńskiej enklawy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Gazie poinformowało, że 20 domów zostało całkowicie zniszczonych. Według świadków są setki zabitych i rannych. Wiele osób wciąż znajduje się pod gruzami, powiedział dyrektor jednego z największych szpitali w Gazie Atef al-Kochlud. A tak na obóz dla uchodźców, setki zabitych i rannych. Inny lekarz, Mohamed Al-Ran, opisał scenę, której nikt nie może sobie wyobrazić. W szpitalu są tam setki zwęglonych ciał, a pacjenci i ranni leżą na podłogach, łóżkach i korytarzach i recepcji szpitala. AFP donosi, że jej będący na miejscu reporter sfilmował co najmniej. 47 ciał. Rzecznik Sił Obronnych Izraela, IDF, Richard Hecht, w wywiadzie na antenie telewizji CNN powiedział, że atak na obóz dla uchodźców był zamierzony. Czytajcie? No ale, drodzy Państwo, przecież zdaje się, że Minister Obrony Narodowej Izraela. Nazwał Palestyńczyków zwierzętami. Więc... Zamierzony. To jest tragedia wojny. Kazaliśmy im cywilom w gazie, przenieść się na południe. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zminimalizować liczbę ofiar śmiertelnych wśród cywilów. Tłumaczył wojskowy celem ataku miał być jeden z dowódców Hamasu. Chyba tam rakietę puścili albo coś podobnego. Po ataku na obóz dla uchodźców w Gazie płyną słowa oburzenia i potępienia takich działań z różnych stron. Ostrzał skrytykowała Izraelska Organizacja Broniąca Praw Człowieka, by celem. Izraelska Organizacja Broniąca Praw Człowieka nawet skrytykowała. Skala zabijania przez wojska. Izraela w Gazie jest przerażająca, podkreślono w oświadczeniu. Z kolei resort dyplomacji Jordanii w najostrzejszych słowach potępił izraelską agresję. Atak na Jabalię, określono jako sprzeczny z wszelkimi wartościami ludzkimi i moralnymi oraz zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego. Telewizja Al Jazeera poinformowała, we we że we wtorkowym ataku na obóz dla uchodźców zginęło lub zostało rannych 18 członków rodzin redakcji stacji. 18, 18 osób z rodzin ich redakcji. Protesty wzywające do zawieszenia broni odbyły się m.in. w Libanie, gdzie takie marsze. Prowadzili bojownicy z proirańskiego Hezbollahu. Co państwo, przemoc rodzi przemoc. W momencie, w którym ten Izrael się zachowuje tak, przepraszam, ale ciężko mi to określić inaczej niż okrutnie, to potem ściąga na siebie. Gniew z drugiej strony, i potem jest akcja, reakcja, akcja, reakcja przemoc, 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 przemoc. I jest spirala przemocy, i ludzie cierpią. I po co to? Ludzie nie powinni cierpieć, ludzie nie powinni być zabijani. Egipskie władze zapowiedziały we wtorek wieczorem, że w środę zostanie otwarte przejście graniczne w Rafach. Dla 81 ciężko rannych palestyńczyków ze strefy gazy będą oni leczeni w egipskich szpitalach. Informacje przekazali agencji Reutera informatorzy z egipskiego resortu bezpieczeństwa. Zobaczmy o tej Polsce, którą zabili. Interia. Artykuł pani Janny Mazur. Uderzono w kościół w strefie gazy: zginęła 26-letnia pracownica Caritasu. Nie żyje pracownica Caritas Jerozolima, Viola Amasz. 26-latka zginęła w ataku przeprowadzonym na strefę gazy. Kobieta chroniła się przed nocnymi nalotami w kościele świętego Porfiriusza. Wraz z Amasz zginął jej mąż i ich dziecko. Rozumiecie? Zabili jej dziecko. Jej dziedzictwo przebaczenia, dobroci i niezachwianej wiary na zawsze będzie rezonować w naszych sercach i sercach ludzi w gaze, gazie, żegna ją organizacja. O śmierci pracownicy Caritas Jerozolima poinformowała w mediach społecznościowych organizacja. Wiola Amarz zginęła w nocy 20 października. Także i tamtej nocy doszło do ataku, w wyniku którego życie stracili inni ludzie. Wśród nich byli również mąż i małe dziecko, 26-latki. Boże. Strefa gazy zginęła 26-letnia pracownica Caritas Jerozolima. Wiola była. Jednym spośród pięciu pracowników Caritas Jerozolima, którzy wraz z rodzinami chronili się przed ostrzałami i bombardowaniami w hali sąsiadującej z kościołem świętego Porfiriusza w strefie Gazy. Niestety prawosławny kościół, który dał schronienie 411 osobom, stał się celem nocnych nalotów, poinformowała Caritas Polska. Nawet kościoły już atakują. Szpitale, kościoły. Obozy dla uchodźców. Co będzie dalej? Ponadto, tak, podano także, że życie straciło prawdopodobnie 11 osób, jednak bilans ten, ten mógł ulec zmianie od dnia publikacji komunikatu. Dziesiątki innych osób odniosły poważne obrażenia. Składamy najszczersze kondolencje pogrążonym w żałobie rodzinom i solidaryzujemy się ze wszystkimi poszkodowano, poszkodowano, poszkodowanymi w wyniku eskalacji przemocy na Bliskim Wschodzie. Przekazał Caritas Polska. Organizacja wystosowała także apel. Wzywamy do utworzenia korytarzy humanitarnych i bezpiecznych stref dla cywilów w strefie gazy. Chcemy jak najszybciej nieść pomoc potrzebującym. Wiola Amasz nie żyje. Jej dobroć będzie rezonować w naszych sercach. Informacje o śmierci 26-latki podał także karita z Jerozolima. Wiola Amasz Pokazała istotę współczucia, poświęcając swoje życie potrzebującym. Znalazła ukojenie i schronienie w kościele w Gazie. Miejscu, które było jej drogi i gdzie wyciągnęła pomocną dłoń do tych, którzy szukali schronienia. Opisywała organizacja. Karitas rzekł na amasz, nie tylko jako pracownica, ale, także, ale jak sami przyznają, jak członka rodziny. W ich oczach 26... Latka była świadkiem najciem... Była światłem w najciemniejszych czasach. Jej świadectwo przebaczenia, dobroci i niezachwianej wiary na zawsze będzie roznować w naszych sercach i sercach ludzi w gazie, dodał Anton Asfar, sekretarz generalny Caritas Jerozolima. Ja nie wiem, jak można coś takiego usprawiedliwiać. Dla mnie to jest po prostu nieludzkie. Czekam aż PSL, się odetnie i przeprosi. Pozdrawiam drodzy Państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia i pa.